Siemaneczko, witam się z Wami w kolejnym moim filmiku z serii haul zakupowy ze sklepu internetowego Temu. Kochani, nie mogę się doczekać, żeby otworzyć tą paczuszkę. Pierwsze co Wam powiem to, zrobiłam sobie rzęski jak widać i po prostu jestem mega, mega zadowolona. Robiła mi Angielka. Niestety tamtej pani już nie było. Zmienił się właściciel, zmienił się cały personel. No i powiem Wam, że tak się bałam, co ona mi będzie chciała zrobić, bo wyjęła takie rzęsy, których ja właśnie nie chciałam. Ja powiedziałam, że ja nie chcę takich monstrualnych, jak Angielki lubią. Pokazałam jej masę zdjęć, powiedziałam, jakiej długości ma użyć te rzęsy, ile milimetrów i gdzie mają być mniej więcej umieszczone. No i po prostu jestem mega zadowolona, bo to jest taki podobny efekt, jak miałam w Polsce robione. Chociaż jeszcze to nie jest ten typ rzęs, jaki w Polsce używały kobitki, ale kochani, no to jest przynajmniej taki bardziej naturalny efekt, a nie tamte były jednak za monstrualne, co miałam ostatnio. No, ale dobra, to nie o tym dzisiaj, aż tutaj mam takie czerwone odbite, bo wiecie co, ona mi tu naklejała te płatki i one gdzieś były za mocno przylepione i po prostu mi tak zerwała i mnie teraz to boli, ale jestem mega zadowolona. Dobra, kochani, paczuszka przyszła, także biorę się za otwieranie. Wszystkie linki podam Wam w opisie pod tym filmem. Tam będzie kod zniżkowy, mój kod zniżkowy, który możecie sobie użyć, wchodząc w link, który też Wam podam. Link do sklepu. Jeżeli wejdziecie przez mój link i użyjecie tego kodu, jest to kod, kochani, zniżkowy, ale tylko na apkę w telefonie. Jeżeli użyjecie tej apki, to przy zakupie możecie jeszcze dodatkowo uzyskać 30% zniżki, tak, na swoje zakupy. Tam są takie promocje codziennie, tak? Ale oprócz tego jeszcze możecie od tej kwoty uzyskać 30% zniżki, jeżeli użyjecie mojego kodu ACR2886433. Co jeszcze ważne, jeżeli na przykład będziecie używać tego linku, który Wam też podam, to po prostu możecie sobie zgarniać kupony. Kupony nawet do kwoty 100 funtów, 100 dolarów. Także, kochani, no warto, warto. Dobra. Już Wam, kochani, pokazuję, co sobie zamówiłam. Tak się wciągnęłam. Prawdą jest, kochani, że temu uzależnia. Uzależnia mnie jak cukier, jak innych alkohol i w ogóle ja byłam wielką zakupocholiczką kiedyś, teraz już nie jestem taką zakupocholiczką, chociaż jeszcze nieraz się tam rzucam na co nieco, ale już to są zakupy takie, wiecie, że nie kupuję 100 torebek, 200 sukienek, wiecie, tylko po prostu rzeczywiście coś, co mi się przyda, w czym będę chodzić, coś praktycznego. No, w ten sposób. A że na internecie, na Amazonie te same produkty mogą kosztować jeszcze raz tyle, a nawet dwa razy tyle nieraz, zależy co, no to po prostu mówię, ja kupuję w Temu, czy szukam po prostu innych, tańszych rozwiązań. Chciałabym Wam, kochani, wybierać też takie produkty, bo wiem, że są dziewczyny, tutaj młode studentki czy jakieś nastolatki, które chcą się ładnie ubierać, chcą być takie trendy. Ja już z tego wyrosłam, ale będę pomagała wybierać takie rzeczy, które na przykład są inspirowane jakimiś drogimi rzeczami. Miałam kiedyś współpracę z bardzo, bardzo drogą, z drogimi markami, ze sklepem z ekskluzywnymi rzeczami z Ameryki, w sumie to z całego świata, znanych projektantów. I wiem, co jest w modzie tak naprawdę i wiem, że ten sklep Temu też się inspiruje tymi rzeczami, więc chyba tutaj nawet jedną rzecz mam taką inspirowaną. Sami zobaczycie, jest tutaj kapuszka. O, jestem ciekawa, buty sobie zamówiłam, kochani, co to jest? Jakieś pudełeczko. I
wiecie co, ja wszystko tutaj powyrzucam, kochani, i Wam zaraz pokażę. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłam, to jest zestaw dla mojej Hanusi, bo ona bardzo, bardzo lubi różne przeduszki. Ja powiedziałam, że na wakacje czy na lato to jej kupię po prostu takie przeduszki do włosów. Ale wiecie co, patrzyłam w Matalanie, jakaś opaska kosztowała 10 funtów, coś tam jeszcze 10 funtów, 8 funtów, 15 funtów. A ja za te dwie, kurde, ile ja zapłaciłam? Nie wiem, z 2 funty, 3 funty za dwie takie? Zobaczcie, są tutaj na gumce, także zrobię jej kucyka i po prostu będę testować. Ale się dziewczyna ucieszy. Przepraszam, że to znowu będzie taki chaotyczny film, ale tak to ze mną jest. Po prostu kupujcie z rozwagą, tak? Ja rozumiem młode dziewczyny, które dopiero, wiecie, wkraczają w dorosłe życie, będą miały chłopaków, mężów, no to się chcą stroić, wiadoma sprawa, tak? Nie ma w tym nic złego, żeby ładnie kobieta wyglądała, nawet w moim wieku, czy w takim bardziej elegantszym wieku, 60, 70, 80 lat, są babeczki takie, że naprawdę wyglądają jak niektóre trzydziestki, a mają 60, 70 lat. Znam takie osobiście i są tak zadbane, że szok. No i kochani, jak dwie złączymy, to będzie fajnie. Tam było masę kolorów na tym temu, także szperajcie. W tej wyszukiwarce temu, jak już sobie zainstalujecie apkę, to kochani, wpiszcie w wyszukiwarce temu ten kod, czy tam w panelu z rabatami i kochani, wtedy będziecie mieli 30% zniżki. Na przykład jak ktoś sobie zrobi większe zakupy, no to 30% mniej to jest jednak dużo. To jest jednak dużo. Także dla Hanusi Rainbow, ona ma po prostu hopla na punkcie mermaid, także będzie bardzo, bardzo zadowolona. Ale kochani, ja dla siebie też wzięłam coś. Zobaczcie. To sobie wzięłam, bo mówię, może jakbym pojechała na wczasy, czy nawet, wiecie, jak będzie ładnie, to się ładnie ubiorę. I po prostu nieraz mam ochotę na dłuższe włosy, ale ta długość mi odpowiada jak najbardziej, ale nieraz jest taki moment, że chcę sobie po prostu mieć takiego kucyka długiego, więc to jest oczywiście kucyk syntetyczny. Zobaczcie, jak porządnie wykonane to jest. Bardzo ładnie. Ja to wszystko Wam zademonstruję w którymś tam filmiku, ale tutaj robicie sobie kucyka, kochani. I tutaj, żeby tych łączeń nie było widać, to sobie możecie po prostu jedno pasmo owinąć tak dookoła i nie będzie w ogóle widać ani gumki, ani tego łączenia. Także bardzo mięciutkie, bardzo fajne. Wiadomo, że syntetycznych włosów nie możecie kręcić, wiecie, ale są niezwykle milutkie. Jak się tak przyjrzycie, no to wtedy widać, że może to jest syntetyczne, ale ogólnie jak się tak patrzy, to nie widać. Wyglądają jakby były naturalne i idealnie, zobaczcie, pasują do mojego koloru włosów. Ten sobie kolor chciałam właśnie wybrać, bo mówię, jak ufarbuję włosy odrosty, a ufarbowałam, to będzie pewnie podobny kolor. No nie byłam pewna, bo czasem na zdjęciach jest inny odcień, a w rzeczywistości inny. Nie pamiętam, co to ja za kolor wzięłam. Może tutaj będzie. Postaram się Wam powpisywać. Boże, jakie to jest? Nie wiem, kochani. Gdzie to jest? Tutaj jest. Nie wiem, co to za kolor. 24 incze to są. 24. Ale nie ma koloru. Ale to taki był pośredni blond. Także zobaczcie. Makijaż sobie szczolę, te rzęski mam zrobione. Ładnie się ubiorę i zrobię taką stylizację, może zrobię jakiegoś shorta, jak już będę w takich rzeczach plażowych. I kochani, co sobie jeszcze kupiłam, to już Wam pokazuję. Buty. To buciki sobie kupiłam na koturnie. Mówię, nigdy nie miałam z takich chińskich stron butów. Ale wiecie co, jak ja tam weszłam na te buty letnie, jak zobaczyłam po prostu te printy, to wszystko, to się tak zafascynowałam tymi printami. No zobacz, jak to pięknie wygląda.
No po prostu śliczne są. Nie wiem, czy one będą dobre. Ja sobie wzięłam o rozmiar większe niż normalnie. Ja mam stopę 36, a to jest chyba 37, a nawet 38. 38 tu pisze, zobaczcie. Ale to jest jako 37 raczej. Mnie się teraz stopa powiększyła, kochani, wiecie? Zobaczcie, tutaj jest taki zaczep. Aha, to tak to działa. W drugim też tak jest? W drugim też tak jest. Nie wiem, jak to działa, ale jak ja już się odstroję, to Wam, kochani, wtedy pokażę, jak to wszystko wygląda. Ale zobaczcie, jak ładnie, porządnie wykonane. Ja tutaj patrzyłam na jedną rzecz, bo mnie się stopa bardzo poci. Tu są takie fajne, mięciutkie, ale naprawdę dobrze zrobione. Nie lubię angielskich butów. Nie wiem, jak wy. Ja nie znoszę tego typu butów. Piękne są, ale nie znoszę, bo są tak źle wyprofilowane. Stopa mi się ślizga. Niewygodne. 5 minut pochodzę i mnie tak nogi bolą. Dlatego ja wolę w Polsce kupować. Wolę w Hiszpanii jest też duży wybór butów. We Włoszech. Ale nie w Anglii. W Anglii natomiast lubię Adidasy, wiecie, takie sportowe buty, ale tego typu, cóż, że to piękne, jak to się nie da w tym chodzić. I właśnie te buty przymierzę i po prostu. Jeszcze takie były same, tutaj był chyba czarny pasek i jeszcze był taki pomarańczowy. Też mi się ten pomarańczowy podobał, ale ten zielony gdzieś bardziej mi się spodobał, wiecie? Także bardzo ładnie wygląda. Tutaj jest takie gładziutkie, fajne, materiałowe. Tutaj w środku taki materiał, że nie powinna mi się stopa ślizgać. Wydaje się, że będą dobre, ale zobaczymy, kochani. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj co mi to przyszło? Tu mi chyba przyszły okulary. Okulary. Mówię, wypróbuję, bo takie były zarąbiste te okulary na temu. Ja zazwyczaj kupuję duże okulary, ale kiedyś używałam małych okularów. Wąskich okularów. Do mojej twarzy mi bardzo pasowały tego typu okularki. Jedne są, kochani, takie. To są, no tu są plastiki. Tutaj jest taki metal. Niczym nie odbiegają, kochani, od tych okularów. Gdzieś na bazarkach kupujecie, czy w jakichś tam tanich marketach. Zaraz zobaczymy. Bardzo, bardzo, bardzo mi się te okularki podobają. Wiecie, ja kiedyś tego typu, takie przeźroczyste nosiłam, dlatego że jak wiał wiatr, ja miałam alergię i jeszcze ten wiatr wiał i te wszystkie zapylenia i mi to do oczu wchodziło, to mnie to tak drażniło i dlatego lubiłam tego typu okularki. Bardzo mi się podobają te okularki. No ja wtedy miałam dużo szczuplejszą twarz, teraz mi się tak trochę rozrosła ta twarz. Ale bardzo, bardzo mi się podobają te okularki. Super, super, naprawdę super. Bardzo ładne. A te drugie chyba były inspirowane. Zaraz Wam powiem, czym były inspirowane, jaką firmą. Jestem ciekawa wykonania tych okularków. Na zdjęciu bardzo ładnie wyglądały. Mam tak ładnie opakowane. Te drugie w takim woreczku. Ten woreczek zaś mi się przyda. W takich woreczkach temu pakuję. To sobie kolejny woreczek schowam i będę miała po prostu na buty, na majtki, na jakieś tam rzeczy, wiecie. No jeszcze tutaj tak jest. Przydałoby mi się etui. Także zaraz zobaczymy, jak te okularki są wykonane. Czekajcie, czekajcie. Bardzo ładnie wyglądają, powiem Wam. Wiecie, ja nie będę ściemniała, że coś jest do kitu. Plastikowe. Tutaj jest plastik, ale taki twardy dosyć. Patrzcie, ten akcent mi się bardzo podoba. Wiecie, one są inspirowane firmą Valentino. Dobrze to ja mówię? Valentino chyba. I zaraz, chwila prawdy. O kurde, jakie ładne. O, jakie ładne. O, jakie ładne. Bardzo mi się podobają. Super. Super.
Naprawdę. Czadowe. To jest kształt, w którym się bardzo dobrze czuję. Naprawdę są super. Bardzo, bardzo mi się podobają. Bardzo. Naprawdę. I czy ja coś jeszcze kupiłam? Nie. To by było wszystko. Także takie i takie okularki. Które Wam się podobają, jeżeli Wam się w ogóle podobają. Następnym razem, bo ja sobie kupiłam w Primarku ostatnio okulary, więc mówię, takich większych okularów teraz nie będę kupować, no bo trochę tych okularów jednak mam, ale te mi się bardzo spodobały, bo mówię, takich wąskich dawno nie miałam. Ja się kiedyś ubierałam właśnie tego typu rzeczy, jak miałam 20 parę lat, kochani, i ten znaczek bardzo mi się spodobał. Nie dlatego, że to jest inspirowane Valentino, tylko dlatego, że bardzo ładnie to wygląda. Bardzo tak, wiecie, elegancko. Pomimo tego, że to są takie plastiki, ale tak jak mówię, w niczym nie odbiegają od tych sklepowych, wiecie, typowo sklepowych tych. W niczym nie odbiegają. Takie samo wykonanie, bym powiedziała. Bardzo ładnie wykończone. Naprawdę super. Także, kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się chociaż trochę spodobał. Jestem bardzo ciekawa, a może teraz przymierzę. Na razie Wam się nie będę w tych butach pokazywać. Chodzi mi tylko o to, czy one będą dobre na wielkość. Bo bałam się, o matko, dziewczyny, jakie one są ładne. Idealne. Jak będziecie patrzeć, kochani, przepraszam za ten bałagan tutaj, bo kołdrę położyłam. Jak będziecie patrzeć na rozmiary, to bierzcie sobie o numer większe. Wiecie? Bo tam jeszcze jest taka opcja, że jest o pół numeru większe. Na przykład 36,5, tak? Patrzcie, bo tam jest rozmiarówka UK, Polski. Dobrze sobie na przykład stopę zmierzcie. Ile centymetrów ma Wasza stopa, bo tam jest taka rozmiarówka. Także powiem Wam, że jakie ładne są! Naprawdę, ja mam teraz stopy niezrobione, więc nie będę się Wam pokazywać, bo nie chcę po prostu Was obrzydzać moimi wstrętnymi stopami. Ale niedługo sobie stopy zrobię, to Wam się pokażę w tym całym komplecie takim na plażę. Także naprawdę bombowe i jakie, powiem Wam, mięciutkie, wygodne są. Ja już czuję, że one będą wygodne. I chyba to się nie będzie ślizgało, bo powiem Wam, że niektóre buty tego typu, to one mają taką jakby ala skórę, nie skórę, ale ona jest taka śliska i jak Wam się stopa poci, tak jak mnie, to po prostu, kochani, ślizga się i mi wychodzi, wiecie, tutaj poza tą część i te palce tak wystają i mi się to ślizga i mi się rusza ta stopa, mnie to denerwuje. A to ma taki materiał i, kochani, to będzie raczej chłonęło i będą łatwe do wyczyszczenia. One będą bardzo łatwe do wyczyszczenia, kochani. Także, jejku, naprawdę, tutaj jest taki ala zamsz, tutaj też jest taki ala zamsz, tutaj jest taka jakby skóra. Bardzo ładnie, kolorystycznie dobrane to wszystko. Te paseczki, to połączenie bardzo mi się podoba. Te buty mi się naprawdę bardzo podobają, dziewczyny. Także tyle. Jeżeli Wam się filmik spodobał, pamiętajcie, co robić. Kciuk w górę, jakiś fajny komentarz. Może być niefajny, nie przeszkadza. Ale, kochani, zostawcie jakiś komentarz, zostawcie jakiś ślad. Piszcie, czy miałyście buty właśnie z Timu. Jeszcze się odważę i sobie kiedyś kupię jakieś Adidasy. Pomimo tego, że ludzie mówią, że gdzieś tam śmierdzą, coś tam, coś tam. Te buciki do basenu moich dzieci to, kochani, troszeczkę taką gumą zalatywały, ale to nie był, to była taka jakby jak u szewca klej, wiecie? I taką gumą nieraz pachnie. Ale to nie był taki śmierdzący zapach, wiecie, o co chodzi.
Także może się kiedyś skuszę na jakieś Adidasy z Timu, ale te są po prostu rewelacyjne. Dziewczyny, naprawdę, jakie wygodne! A ile tam jest fajnych butów, to po prostu jak ja tam weszłam, to się zakochałam. Zakochałam się, dziewczynki. No dobra, będę kończyć. Trzymajcie się, życzę Wam miłego całego tygodnia czy weekendu. Nieważne, ważne, kiedy będziecie oglądać ten film, bo to różnie może być. Rano, wieczorem, dzisiaj, za tydzień, za rok, wiecie. Także życzę Wam udanego dnia, całego tygodnia, miłej pracy. Czy tam miłych wczasów, nie wiem gdzie jesteście, co robicie. Także tyle, kochani. No, ale okularki, jak dla mnie, super. No, już Misiek mnie woła. Dobra, kochani, będę kończyć. Buziaczki, papa. Pa.